Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w tym odcinku pokażę Wam kolejne bardzo ciekawe monety, które mogą być alternatywą dla naszych rodzimych monet typu mapki, czy też papież, czy też olimpiada, czyli monet srebrnych wybitych w dużych nakładach, które pełnią swojego rodzaju funkcję monet bulionowych, a jednocześnie są traktowane jako tak zwane junk silver. Dzisiaj porozmawiamy sobie o monetach o nominale 100 franków, monetach francuskich z lat 80. i 90. Zapraszam Was więc na odcinek. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Pamiętajcie również subskrypcja, dzwoneczek, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne filmy. Chciałem również na samym początku podziękować osobom, które zdecydowały się na wsparcie kanału. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie otrzymać gratisy, które są tam wymienione, odezwijcie się po prostu do mnie na maila. Dobrze, słuchajcie, 100 frankówki. 100 frankówki, monety srebrne. Każda z tych monet, którą będę tutaj prezentował, to 15 gramów srebra próby 900. Monety wybijane w latach 80. i 90. jako monety obiegowe, tutaj mamy taką monetę właśnie, lub jako monety kolekcjonerskie, wszystkie pozostałe, które tutaj są wystawione. I tak jak powiedziałem na wstępie, słuchajcie, alternatywa dla naszych rodzimych mapek. Obserwując ostatnio ceny monet obiegowych, tak jak już to w jednym z moich poprzednich filmów mówiłem, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem srebra fizycznego w postaci monet obiegowych, pamiętajcie, że nie są to porady inwestycyjne, a jedynie moje prywatne przemyślenia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem srebra w postaci monet obiegowych, no to istotne jest, żeby cena tego zakupu była zdecydowanie niższa niż cena monet bulionowych. No tylko wtedy moim zdaniem ma to sens. Jeżeli do tej ceny odnosimy się poprzez tą różnicę ceny giełdowej srebra do ceny samej monety wyrażonej w procentach, to jeżeli na dzień dzisiejszy za monety bulionowe musimy zapłacić 25%, powiedzmy, powyżej tej ceny giełdowej, to moim zdaniem zakup monet typu monety obiegowe ma sens, jeżeli płacimy 5, 10, może 15%. Wspominaliście w komentarzach, że dzieją się dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o gdzieś o aukcje i ceny nawet popularnych mapek potrafią sięgać 20% albo i wyżej, powyżej ceny giełdowej. No moim zdaniem zakup tego typu monet w tej cenie no nie ma sensu. Lepiej jest po prostu kupić monety bulionowe. Natomiast jeżeli macie okazję, interesuje Was przede wszystkim ten temat i chcecie kupić coś tanio, to warto poszukać poza naszym tutaj tym kanonem monet PRL, poszukać również monet zagranicznych. Pokazywałem Wam monety m.in. o nominale 10 euro ostatnio, a dzisiaj trafił mi w ręce bardzo fajny zestaw monet 100 frankowych, tak jak Wam wspomniałem, Francja, lata 80., lata 90. Słuchajcie, monety te były, no nie będę tutaj omawiał każdej z tych monet z osobna, powiem tylko, że jest kilka, które mi się bardzo podobają, między innymi tutaj anioł, wizerunek tego anioła jest znany chociażby z monety 20-frankowej. Bardzo ładna moneta. Co tutaj jeszcze mamy? Statuę wolności. Również pięknie się ta moneta prezentuje. Średnica tych monet to 31 mm. Rand tutaj mamy gładki, z ostrość złapiemy. Tak się to prezentuje. Piękne te monety są. Tutaj jeszcze mamy zakończenie wojny. Również bardzo ciekawa moneta. Jak widzicie, różne wizerunki. Parametry, tak jak wspomniałem, 15 gramów. Srebro próby 900. Czyli możemy powiedzieć, że dwie takie monety dają nam dokładnie to samo, co dosyć popularne, aczkolwiek również mocno dyskusyjne ze względu na ceny, które ostatnio na tych monet występują, monety 50-frankowe. Tak to wygląda, słuchajcie, tak to wygląda, czyli dwie takie monety to jedna 50-frankówka, tak? Paradoksalnie te 50-frankówki były wybijane wcześniej i pomimo tego, że mają niższy nominał, no jednak mamy tutaj tego srebra zdecydowanie więcej. Słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o same monety. No i teraz jest kwestia zasadnicza, jeżeli chodzi o ceny. Tak jak powiedziałem na wstępie, słuchajcie, dla mnie monety obiegowe, jeżeli udaje mi się je kupić poniżej ceny bulionu, wtedy mają one sens. Za te monety, słuchajcie, zapłaciłem poniżej 20%, jeżeli chodzi o premium. I
Uważam, że mimo wszystko było to stosunkowo dużo, natomiast trafił mi się zestaw. Nie dość, że każda z tych monet jest inna, mamy tutaj 14 monet i jak widzicie każda jest inna, to na dodatek stan tych monet jest naprawdę bardzo ładny. Tutaj musimy sobie powiedzieć wyraźnie jedną rzecz, że monety te były bite w bardzo dużych nakładach. Każda z tych monet kolekcjonerskich tutaj, nie wiem dokładnie, nie sprawdziłem sobie jak wygląda nakład tej monety obiegowej, natomiast każda z tych monet kolekcjonerskich to są nakłady w okolicach 4 milionów sztuk, także naprawdę, naprawdę sporo. Dlatego też ta wartość kolekcjonerska jakaś specjalna na tych monetach tutaj nie będzie. Natomiast jeżeli się trafi ładna sztuka, one zazwyczaj są gdzieś w workach na giełdach, też już widziałem kiedyś, w związku z tym jedna o drugą się ocierają, są lekko zniszczone, natomiast tutaj trafił mi się zestaw ładnych sztuk i zdecydowałem się właśnie na zakup tych monet. Słuchajcie, więc możemy powiedzieć, że poza tymi monetami, które już Wam tutaj pokazywałem nieraz wcześniej, monety o nominale 10 euro, czy chociażby te Herkulesy, czy też marki niemieckie, są to kolejne monety, które mogą tutaj służyć jako połączenie chęci zakupu jakiejś fajnej monety do kolekcji z różnym wizerunkiem, a jednocześnie zakupem stosunkowo taniego srebra. Dodam tylko, że srebra moim zdaniem wysokiej próby. Myślę, że jest to ciekawa alternatywa. Na pewno jeżeli miałbym się zastanawiać, czy kupić mapki z premium rzędu 20%, czy kupić takie frankówki, to zdecydowanie wybrałbym te frankówki. Słuchajcie, bardzo jestem ciekaw Waszej opinii na temat tych monet. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Pamiętajcie również subskrypcja, dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. To wszystko, co przygotowałem na dzisiaj dla Was w tym krótkim filmie. Dzięki, cześć.